Polska Mówi, Andrzej Dubowski, witam serdecznie. W Polska Mówi gość specjalny, Sylwia Sitkowska, przystań psychologiczna. Witam Ciebie. Dzień dobry, cześć. Sylwia, chciałbym z Tobą porozmawiać o więziach rodzinnych, zanikających więziach rodzinnych. Co się dzieje? Niejednokrotnie słyszymy, że w okresie wakacyjnym nasila się na przykład oddawanie rodziców bliskich do szpitala po to, abyśmy spokojnie mogli sobie na wakacje wyjechać. Święta, nie spędzamy razem, wyjeżdżamy po prostu na narty. Ważniejsze to dla nas jest, o co chodzi. Wiesz co, Andrzej, tak myślę sobie, jak wcześniej mówiłeś, że będziemy rozmawiali na taki temat, to pomyślałam sobie taką przewrotną trochę tezę postawię, dobra? Bo tutaj patrzymy na te dzieci jako na takie potwory, które w ogóle oddają swoich rodziców, a ja bym spojrzała na to też trochę z drugiej strony. Wiadomo, nie pochwalam takiego zachowania, też jestem w pewnym sensie tradycjonalistką i uważam, że święta spędzone wspólnie są bardzo fajne i uważam, że o rodziców warto i należy dbać, bo oni kiedyś dbali o nas. Ale jeżeli... No właśnie, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale może właśnie nie dostaliśmy tego wzorca i nie daliśmy tyle z siebie i potem nie wraca to do nas. Ile dasz siebie, tyle samo dostaniesz, tak się mówi. Wiesz co, czytasz mi w myślach. Czytasz mi w myślach, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy takiej fajnie stworzonej więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, dziecko miało w ogóle taki pomysł, żeby tego rodzica gdzieś zostawić i opuścić. Niestety jest tak, że my mamy bardzo krótki czas jako rodzice na nawiązanie tej relacji z dzieckiem. Jeżeli nam się to nie uda i później w życiu dorosłym nie zrehabilitujemy się, to niestety bywają takie kwiatki i później są tego typu sytuacje. A my widzimy tylko czubek góry lodowej, czyli widzimy tylko tego starego, opuszczonego rodzica w szpitalu, który jest sam i myślimy sobie, Boże, co za potwór z tego dziecka, a nie wiemy, co to dziecko przeżyło. Nie chcę tego wybielać, tak? Jakby w ogóle nie chcę tego oceniać. Natomiast fakty są takie, że jeżeli tej więzi nie ma i tej relacji nie ma, no to też nie ma bliskości. I ten starszy człowiek czasami niestety jest sam. Czyli reasumując, jeśli ja swoje dziecko zabiorę do kwiaciarni po kwiatki, pojadę do babci na dzień babci, to z dużym prawdopodobieństwem kiedyś to moje dziecko ze swoim dzieckiem przyjedzie do mnie z kwiatkiem. Powiem więcej, jeżeli twoja mama będzie potrzebowała pomocy i ty tej pomocy jej udzielisz w taki czy w inny sposób, będziesz nią zainteresowany, to jest duża szansa, że twoje dziecko później udzieli pomocy tobie. Bo jeżeli ono nie zobaczy, że tak jest w tej rodzinie, że to jest norma, że młodsze pokolenie w pewnym momencie zajmuje się niejako starszym, bez poświęcania swojego całego życia, bo tutaj też znowu, no, złoty środek. Jeżeli twoje dziecko zobaczy, że to jest okej, że tak postępujemy w tej rodzinie, to masz duże szanse na to, że ona się kiedyś tobą też zaopiekuje w jakimś tam stopniu. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była psycholog Sylwia Sitkowska, przystań psychologiczna.